na kolejnym spotkaniu, już na czwartej edycji podsumowującej efekty konkursu Moje Pamiątki Sportowe i Sport w Moim Życiu. Konkursy te zorganizował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, którego tu witam serdecznie dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Buszana. Organizatorem również był Urząd Miasta, no nikt nie dotarł do Urzędu Miasta, a technicznym wykonawcą tego konkursu był Ośrodek Sportu i Rekreacji, pan dyrektor Mirosław Jabłoński. I witam serdecznie oczywiście Państwa, osoby, które są laureatami tych obu konkursów, bo nie ukrywam, nie jest to żadną tajemnicą, że wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie, otrzymają od organizatorów pamiątkowe nagrody. Ja może w woli ścisłości odczytam krótki protokół z komisji, która obradowała. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace konkursowe pod nazwą Sport w Moim Życiu i Moje Sportowe Pamiątki w ramach czwartej edycji tych konkursów. Komisja w składzie Ewa Szymplińska, przewodnicząca, Mirosław Majszak, Tomasz Lękiewicz, członkowie, stwierdza, co następuje. Technicznym organizatorem czwartej edycji konkursu, tak jak już wspominałem, był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Taka no, moja prywatna uwaga, 4 lata temu, gdy wpadłem na pomysł razem z Markiem Siwickim, kiedyś pracownikiem Departamentu Sportu, na to, żeby takie konkursy organizować, no może się nie spodziewaliśmy, że będzie czwarta edycja. Mamy nadzieję, że będzie również i piąta, taka już bardziej jubileuszowa. Jaki jest efekt tych konkursów? Przede wszystkim eksponaty, stare eksponaty muzealne. Dzięki tym konkursom ogółem mamy około 150 nowych eksponatów. Znaczy nowych w sensie takim, że one są nowe w muzeum, a są to stare rzeczy. Rzeczywiście są cenne, mniej cenne, to nie ma znaczenia. Każdy eksponat, który trafia do muzeum, jest dla nas no, i dla osób, które zwiedzają to muzeum, rzeczą bardzo cenną. Nie będę tu przedłużał, myślę, że poproszę Ewa o pomoc i wyczytywanie nazwisk tych laureatów, a panów dyrektorów poproszę o wręczenie osobom nazwisk. Pan Łukasz Linowski. Nie ma pana uchwały ministra? Musimy gdzieś odkładać. Pan Wojciech Pietkiewicz. Dziękuję bardzo. Marek Kulewski. Karolina Albercińska, tak? Albercińska. Też? Albercińska. A teraz jesteś ty teraz? Tak. W końcu dostałaś.
do tatu. Magdalena Grochowska. Magda Gozdan. Monika Górka. Natalia Krew. Pani Jadwiga Woźniakowska. Na szczęście, że pani dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Coś tam leci. Pani Krystyna Wonka-Marzec. Właśnie tak się do tego dziękuję bardzo. Leszek prowadzi rozmowy w sprawie co dalej z Piłkoręcią. Niemcewicza, pan Stanisław Niemcewicz. Serdecznie gratuluję. Podejrzewam, że jest to jakiś mały namiot. Pojedziemy chyba na morze. A na rybki, o porządku. Jeszcze ja woli takiego wyjaśnienia. To... Jeszcze ośrodek sportu i rekreacji chciał wyróżnić osoby, dlaczego akurat było, jest tyle młodzieży, wszystko w jednej klasy. To wszystko dzięki dwóm paniom polonistkom, zdaje się, ze szkoły podstawowej nr 30. Pani Jolanta Majewska-Wysocka. Pani Alicja Zapał. Nieobecna. Czy mogłaby pani przekazać? Dla jednej dla tak. To tak, jest to dyplom i podziękowanie za duży wkład pracy w pomoc w propagowaniu kultury, sport i rekreacja, sport w moim życiu. Dziękuję. Jeszcze jest trzeci dyplom dla Tomka Szewczaka, który już czwarty raz mobilizuje zakład karny do tego, żeby wpisać swoje życie.